będzie mnie. Na wiatr do ciebie. Hej, 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 hej. Uwaga, kamera. No z takimi historiami, które są oparte na faktach, zawsze jest pewna trudność związana z tym, że dotyczy to czyjegoś konkretnego życia, czyjejś konkretnej historii. Czasem też tragedii, tak jak w tym przypadku, nie? W związku z tym ten rodzaj uwagi, który trzeba poświęcić, przygotowując taki projekt, jest szczególny. Więc te nasze spotkania z protoplastami, bardzo emocjonalne, niektóre bardzo atrakcyjne, inne, których można było się dowiedzieć masę szczegółów, które potem można było wpompować do tej historii, było szalenie ważne, ale to czuliśmy, że to jest jakaś taka robota nie do, do zrobienia, że bez niej nie mamy prawa w ogóle dotknąć tej historii, więc odrobiliśmy ją bardzo rzetelnie z wszystkimi się spotykając, których ta historia dotyczy, albo którzy mogli coś nam o tej historii powiedzieć. To jest ciekawe, w ogóle zawodowo dla aktora odtwarzanie z człowieka, który, nie wiem, odwrotnie niż ciebie, człowieka, który żyje. Nie? Czyli, że jesteś, że tak naprawdę reprezentujesz na ekranie kogoś, dla czyjąś historię. Ty masz wiedzę, że to nie będzie jego życie, bo to jest życie bohatera, który jest zapisany, czyli ono nigdy nie odda całe jakby w detalach, szczegółach tego zajścia i go reprezentujesz i wiesz, że tak zostanie zapamiętany, nie? To jak jest u mnie z Alkiem, że pamiętam to pierwsze spotkanie z Alkiem, jak się spotkaliśmy we Wrocławiu i jego też duża świadomość, że on tak powiedział, że przeczytałem scenariusz, okej, powiedziałem, jest to gdzieś tam moje życie, no ale to będzie historia filmowa, i że nie mam możliwości też ingerencji, bo wiem, jaki to jest proces i że na każdym procesie ktoś doda coś swojego i to będzie film. Też nie chodzi o to, żeby robić laurkę komuś, tylko o to, żeby gdzieś dokopać się do tego, nie wiem, czy dylematu głównego, czy do czegoś, co będzie tym drive'em do opowiedzenia historii, co zaciekawi ludzi, gdzie dotkniesz czegoś, czego on na przykład sam by nie chciał do końca opowiadać, nie? Bo to nie jest... że każdy z nas buduje swoją legendę i każdy z nas buduje swój wizerunek jakoś i chroni zazwyczaj te swoje intymne, prawdziwe dylematy. I ja lubię to akurat, nie? Lubię to przebywanie gdzieś tam po środku i taka próba cały czas, jak daleko można pójść, nie robiąc komuś krzywdy, jednocześnie odkrywając to zastanowienie i patrząc na Alka i tak rozmawiając z nim, wiedziałem, że tym głównym dylematem u mnie jest to właśnie nie dojść, znaczy rezygnacja, nie? To coś, na czym on zbudował potem całe swoje życie, no, tworząc książkę, pisząc artykuł, potem książkę, zwyciężyć znaczy przeżyć, czyli na takiej myśli, która gdzieś tam mu się skrystalizowała, czyli że w obliczu możliwości zdobycia szczytu podjąć decyzję o tym, żeby zejść. Właśnie ty masz tę wartość dodaną, że z Alkiem właściwie kawałek tej wyprawy poszedłeś, tak? Z żywym człowiekiem, pamiętającym tamte czasy i tak dalej, i tak dalej. Jakby ze swoją optyką. Ja pamiętam, że pojechałem do domu Maćka, powitał mnie Staszek, czyli jego syn, i Ewa, czyli jego żona. I byłem kompletnie stremowany. Nie wiedziałem, wiesz, jak mam się tam znaleźć. I widziałem, że oni też są tacy z dystansem trochę, no bo no przyjechał facet, który będzie grał Maćka Berbekę? O co tu w ogóle chodzi? I Ewa tak mówi, to siadaj, pytaj, o co chcesz. Ja mówię, to tak, nie wiem, o co pytać, ja bym tam herbaty bym się napił. A ona tak odwróciła się i mówi, o, usiadłeś na miejscu Maćka. I ja tak się poderwałem, bo pomyślałem sobie, że to jest zarezerwowane. No ona mówi, nie, siedź, wszystko dobrze. I to było dla mnie takie bardzo mocno obciążające, nie? Że jednak opowiadam o ojcu, o mężu, o przyjacielu, w jego domu, w jego kuchni, w jego butach, z jego czekanem. To było trudne, tak? Że fakty faktami, ale widzenie tych faktów i taka emocjonalność, która płynie z wydarzeń, ona była filtrowana wielokrotnie. Też cię zmusza do pobudzenia tego punktu twórczego w tobie. To znaczy, że
wiedząc, mając świadomość, jak duży na tobie spoczywa ciężar, odpowiedzialność, że ci ludzie też, że musisz to w końcu wziąć i powiedzieć, dobra, to ja teraz muszę opowiedzieć historię. Znaczy, ja muszę to zrobić, znaczy muszę wyjść z tego, muszę to przekroczyć. Więc to dla mnie to jest taka sytuacja, że to generuje taką fajną pracę. Znaczy, że musisz dwa razy coś przemyśleć i jeszcze bardziej poczuć tę odpowiedzialność, że zrobię to tak, a potem muszę się z tego wytłumaczyć ewentualnie. Ja w ogóle dla was mam jakąś taki rodzaj podziwu, jak głęboko weszliście w te postaci Lwowa i Berbeki, bo jak mieliśmy próby i rozmawialiśmy o tym powrocie, o tym, dlaczego tam się cofasz z okolic tej szczeliny, a dlaczego ty chcesz jeszcze pójść dalej, to ja po prostu w pewnym momencie się wyłączyłem i słuchałem Berbeki i Lwowa, które po prostu dyskutują o dwóch podejściach do wspinaczki, bo oni takie reprezentowali, w sensie jeden z nich dalej reprezentuje. Dokładnie tak, więc mieliście po prostu już kompletnie ich perspektywę i to było szalenie ciekawe. Pamiętam, jak kręciliśmy sceny z 2012 roku w prawdziwym domu Berbeków i z jednym z synów Maćka, z Frankiem, staliśmy przy podglądzie i Franek mówi, że tak jak Irek między ujęciami kręci się gdzieś po domu i od tyłu, jak go widzi, to ma takie wrażenie, jakby ojca widział, że jakby, że po prostu coś tak dziwnego się dzieje, że jakieś takie... W ogóle jak tam kręciliśmy w tym domu, to było takie poczucie... Ekipa też tak się zachowywała. Bardzo mam wrażenie, jakbyśmy byli, nie wiem, no, nie chcę źle powiedzieć, w jakimś miejscu, w jakimś sakrum. Coś wisiało w powietrzu i jakieś wzruszenie, jakieś... ciężko to określić słowami. I to jak właśnie chłopaki, synowie, jak oni mówili, jak to widzą, to było niesamowite. Jak przygotowywaliśmy się do wyjazdu w Karakorum, to okazało się, że po tym jak wysłaliśmy kilka ton sprzętu cargo, mamy problem z wizami dla ekipy. Dlatego, że nie chcieliśmy jechać na takich zwykłych wizach turystycznych, tylko chcieliśmy mieć w wizy wpisane, że jesteśmy ekipą filmową i robimy film. To bardzo niebezpieczne miejsce z różnych powodów. Wiedzieliśmy, że jakaś inna ekipa robiła jakiś materiał i nie mieli tego i wracając został im cały materiał skonfiskowany, więc bardzo o to dbaliśmy. Mieliśmy takie poczucie, że trochę też nie rozumiemy, dlaczego jedni dostają już wizy, inni nie. I jedyne dwie osoby, które ostatecznie nie dostały wiz, to byli droniarze. Ale za to te drony filmowe duże zostały w cargo przepuszczone. Jak znaleźliśmy się w base campie pod Broad Peakiem, to tak traf chciał, że w base campie pod K2 była wtedy ekipa Bargiela, który miał za chwilę zjechać z K2 na nartach. I w tej ekipie był jego brat, który jest droniarzem. Więc któregoś dnia, jak ta ekipa przyszła do nas, to pamiętam, że pogadałem z Bargielem, droniarzem, mówię, słuchaj, nie chciałbyś zrobić filmu fabularnego, my mamy tutaj takie dwa drony. No i oczywiście przemyślał, zgodził się i od tego czasu zaczęła się jego przygoda z filmem fabularnym. No ale zepsuł jeden dron. To myślę, nie, to nie on. To ciśnienie. Chcieliśmy nagrać szczyt jak najwyżej. Ale wiedzieliśmy, że jest to niebezpieczne dla tego drona, ponieważ będziemy lecieć wysoko i coraz niższe ciśnienie, nie wiadomo jak on się zachowa. No i kręcimy, lecimy, patrzymy w ten monitorek. Jesteśmy na jakiejś takiej wysokości bliskiej już szczytu i nagle wychodzi słońce. W ogóle wow, jakie po prostu piękne zdjęcie. I nagle obraz się kończy, droniarz mówi, słuchajcie, musimy uciekać, bo dron właśnie spada gdzieś na nas. Jest 2 kilometry nad nami, 3 kilometry nad nami. No więc my wszyscy uciekamy. Pamiętam, że wtedy akurat dla innych ludzi miało być śniadanie, więc ludzie wychodzili z namiotów i widzą, że ludzie rozbiegają się i biegną.
I tak w pewnym momencie ktoś zauważył tego drona i mówi, tam jest. I ten dron tak spadł i jak rozbił się na wiele części, poleciał w różne miejsca. Poszliśmy go znaleźć, no więc z niego za wiele nie zostało i modliliśmy się, żeby tylko i wyłącznie te twarde dyski, na których te piękne nagranie, które widzieliśmy, żeby przetrwało. No i się oczywiście okazało się, że przetrwało i weszło to, jest kilka ujęć w filmie, które podczas tego lotu zostały nakręcone, więc warto było. To nie jest prawda, że szliśmy wszyscy na śniadanie, tylko to była piąta nad ranem, żeby wschód słońca był piękny. I nagle słyszy taki rumor. A więc wszyscy wyszli zobaczyć, co oni tam robią. I to, co było wspólnego ze śniadaniem, to to, że mówi, ty, ten dron chyba spadnie w mesę. Nie będziemy mieli śniadania. Pogoda jest dobra. W nocy nie spadnie wam poniżej minus 40. Ranek stabilny, minus 30, ale bez wiatru. Jeśli się utrzyma, to jutro powinniście osiągnąć 7000. Tak, ciekawa to praca na wysokości u nas, w tym, że robisz to samo, co na płaskim, co w hali, co gdziekolwiek grasz i wszystkie te rzeczy są tak samo. Masz charakteryzację, masz wszystko, tylko jesteś przywiązany do kogoś drugiego liną. Ale jednocześnie musisz grać, że jesteś jednak, czyli de facto być w ekspozycji, nie? Więc ta cała, wiesz, ten taki świadomość tego, że jesteś na wysokości też jest potrzebna wtedy. Nie trzeba było grać. Ja się po prostu bałem. Idę, nie widzę kamery. Idę 15 minut, zakrywam usta ręką, żeby w razie czego, kiedy kamera mnie widzi, to tego nie usłyszy i nie zobaczy. I mówię, gdzie wy jesteście? Pokażcie się trochę. No ja bym się bał, jakbym tam była. Wy byliście z tym oswojeni. I mimo, że mówisz, że się bałeś, to tak to nie wygląda. Jakby wygląda tak, jakbyś... Czyli, że kiepsko zagrałem? Właśnie, że dobrze zagrałeś, no, jako osoba, która się, jakby, wiesz, idzie po swoje, no. Jak kręciliśmy te ujęcia, jak we dwójkę się wspinacie w 1988 roku, jak tam są zbliżenia, no to tak sobie pomyśleliśmy, jakie to było jednak istotne, że wy przeszliście całe to szkolenie himalajstyczne, alpinistyczne, dlatego że nie mieliście żadnego takiego zastanowienia, czy co wziąć, jak się przypiąć, żeby było widać, że to jest bardzo naturalne. Pamiętacie chyba na Petit Flambeau, tam było takie podejście, że był nawis. I ja miałem się tam, ty już zostałeś w namiocie, a ja miałem się tam wspiąć. I była sytuacja taka, że kamera była jakby przed nawisem, no i nagle, wiesz, dziaba, a to lód. A więc nie mam jak się z tym plecakiem wspiąć tam. I wiesz, dziaba i robię te chwyty, potem stopnie i robię. Ale Hu mówi, znaczy cisza kompletnie, nie mówi stop. Ja jestem spocony. No to najlepsze się działo. Słuchaj, właśnie. Liczył na obecność w filmie. No tak. Taka scena w filmie, jak Irek kopie jamę przy zejściu i kręciliśmy 8 godzin w nocy i było tak potwornie zimno. W pewnym momencie zapytałem kierownika planu, jaka jest temperatura. On mówi, że nie wie, dlatego że podziałka na termometrze skończyła mu się na minus 30. Ale poczucie, przynajmniej ja miałem, takie było dojmujące. Ja nigdy do tej pory nie przeżyłem takiej niskiej temperatury. Czułem się trochę tak, jakbym był, nie wiem, na jakiejś innej planecie. Tak sobie myślałem, że ja to jeszcze ja, ale Irek to ma dopiero przerąbane, dlatego że to była taka... Tego dnia była ładna pogoda, nie padał śnieg, a nam do tej sceny potrzebny był śnieg i zawieja. Więc były 3 propelery, takie wielkie wiatraki spalinowe, i chłopaki łopatami podrzucali ten śnieg i Irek dostawał to w twarz, więc to wielki szacunek, bo ta scena jest bardzo wiarygodna, ale to jak to przetrwałeś, to... Że rzeczywiście ten lód, on mi zamarzał w brodzie i
no, rozrywał, że tak powiem, skórę. Narastało coraz bardziej, narastało. Ja tego nie czułem w tym mrozie tak naprawdę, ale zacząłem to czuć, jak zeszliśmy do schroniska i Dawid, chłopaki trzymali mnie za ręce, bo ja chciałem sobie to wyrywać po prostu, a Kasia, wilk z suszarką, no po prostu to roztapiała. To było straszne i potem zrobiłem sobie takie radosne zdjęcie w łóżku, jak leżę, tak, takiego selfie. To właściwie wyglądam jak mój pradziadek. Mam 174 lata i dużo przeszedłem w życiu. Tak, i to też jeszcze nawiązując do tego, co Piotrek powiedział, to nie wiem, czy wierzysz, że my przed wyjazdem w Karakorum, ale też w Alpy, do WFDF zamówiliśmy kontener, lodówkę. I tam w niskich temperaturach testowaliśmy sprzęt. Między innymi i mnie. Kamery. Nie wiem, i mnie. Mnie też. No właśnie. Wsadziłeś mnie tam swoją decyzją na pół godziny. No, trzeba było przetestować też, jak się zachowuje charakteryzacja, no bo nie było jak tego. Przecież Kasia Wilk, która robiła te różne rzeczy, mówiła, że próbowała się konsultować z różnymi ludźmi z całego świata. I nie dostawała żadnych konkretnych odpowiedzi, więc musiała sama to po prostu wymyśleć. Musiała to gdzieś przed wyjazdem przetestować. Ile z charakteryzacją jest, to było główne pytanie, było takie, czy będzie widoczna, czy nie i na ile i dużo trzeba będzie używać. I to zweryfikowało przy pierwszych ujęciach z propelerem, kiedy jak nie używaliśmy tej nawet charakteryzacji i nagle to wszystko poleciało i w ciągu tam 3 minut wyglądaliśmy jak po zejściu, już schodząc ze szczytu i że to wszystko tak obmarza, to odważyło do dziewczyny do tego, żeby było więcej. I co ciekawe, jak pokazywałem nawet zdjęcia znajomym, to nie są w stanie rozróżnić, gdzie jest prawda, gdzie jest, co jest ten. Ja sam nie pamiętam, w których ujęciach to jest mój prawdziwy szron na twarzy, czy te sople lodu, a które są charakteryzatorskie. To było niezłe. Ja pamiętam. Pamiętasz? Tak, bo mnie bolało. Były te prawdziwe, to mnie to bolało. Ale rzeczywiście było tak, że raczej zdejmowaliśmy lód, niż dokładaliśmy. No może jak był dzień i wyszło słońce, to tak wtedy było trudno. Pamiętasz tam to podejście z 2013, który kręciliśmy, takie w tym żlebie pod schroniskiem, które było dosyć strome i było tak słonecznie, że śnieg i lód odklejał się od półek takich skalnych, że nie było gdzie się wbić i to wtedy też nam to spływało. To jest... Ale chyba jak w Alpach kręciliśmy jamę 8-8, to tam miałeś, tam większość to była charakteryzacja. Nie, to była prawda. To wszystko była prawda, bo jak ten propeler... Śmigali, tak. Tak, leciał, to nie było szansy. Ja dostawałem taką ilością lodu, śniegu, że to się wklejało wszędzie, nawet wiesz, w goglach było tyle śniegu, że właściwie nie było widać oka. I cały czas trzeba było być bliżej tej kamery i tych propelerów. To było trudne. Potem zmiany tych charakteryzacji były też trudne, nie? Bo to jednak były dwa bardzo osobne okresy w życiu Maćka, a więc i w ogóle tych dwóch wypraw. Też inna technologia, wszystko po kolei. No i to, że kręciliśmy 2 lata, nie? To też jest jakby siła charakteryzacji, ujednolicenia, Tak, że ten mróz pomagał. Czyli jest dobra strona mrozu. No, jest, absolutnie. Konserwuje człowieka. To zimno, no oczywiście było doskwierające, ale jest to przygotowanie, to znaczy, że masz na sobie jednak ubrania, które są przygotowane na tę temperaturę, to też powoduje coś innego, że ja pamiętam takie momenty, kiedy większym problemem było pocenie się w tym, czyli ten wysiłek i ta chęć właśnie rozpięcia się, żeby się ochłodzić, bo było tak ciepło, jak słońce przywaliło czy coś, nie? To jest coś innego niż jak grasz właśnie lato i potem dokrętki robisz w listopadzie w krótkich spodenkach. No to jest, wiesz, taki dość duży test dla tego sprzętu z 1988 roku, nie? Bo mieliśmy technologię, znaczy wy mieliście, bo jej używaliście zarówno sprzęt do spinania, jak i ciuchów z 1988 roku, nie? Czyli jednak w tej całej rewolucji technologicznej, która się wydarzyła po prostu z zamierzchłych czasów, nie? W związku z tym, tak jak mówisz, Piotrek, latem po prostu jak było ciepło, to szło zwariować w tym puchu,
a z drugiej strony zimą to wcale nie było, w sensie jeśli tam był mróz, to nie chroniło, nie? Okay, podmokło, to jeszcze bardziej się zamarzało. A to daje jakąś taką też świadomość, w jakich oni w ogóle, jak pionierskie to wyprawy były, nie? No, w 80-tych latach, to jest dopiero wcześniej, no, ale myśmy dotknęli tego, nie? Czym oni się spinali i co oznacza dla barbeki przetrwanie nocy w takim właśnie sprzęcie, czyli w takim kombinezonie, który jest w dzięki Mortalionie puch, który natychmiast namaka, nie? Tak. Pasja i miłość do gór. Leszek, jesteś wizualizacją tej, tych dwóch uczuć. Dlatego możesz opowiadać. To twoja karma. To twoja pasja i twoja miłość do gór sprawiła, że ja też się zakochałem we wspinaniu. Zmieniłeś mi życie. Jeszcze mówiłem, to Broad Peak zmienił ci życie, a ja nie biorę tej odpowiedzialności na siebie. Nie, ty mi zmieniłeś. Zapraszając do tego, to jest niezwykłe, bo ja się wcześniej, no byłem w górach parę razy, bardzo dobrze się w górach czułem, no pięknie, no fantastyczne miejsce w ogóle, super, ale nigdy nie wyobrażałem sobie siebie jako człowieka, który dokonuje tego wysiłku wspinania się zawsze ze szlaku, gdzieś widziałem kogoś, kto idzie gdzieś poza szlakiem. A ty mnie ściągnąłeś na manowce. Jak zaczęliśmy rozmawiać tak produkcyjnie o tym, to ja mówię, no dobra, fajnie, że Lechu, zadzwoniłeś do mnie, że się ucieszyłem, że jesteśmy po castingu, że mam być w tej obsadzie, ale mówię, Jezu, ja tam mam wejść. Przecież pasja pasją, a strach, nie, ja muszę pójść na jakąś wyprawę, ja muszę się tego nauczyć. Ja mówię, okej, to mieć jakiś backup przynajmniej, bo jak ja się przestraszę tego bycia na 3-4 tysiącach, no to cały film leży, nie? Wysokość wysokością, a jeszcze ekspozycja, temperatura i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazało, że to wszystko można w sobie oswoić, że są ludzie, którzy mogą to opowiedzieć, że nasze wyprawy we dwóch, one były takie wiążące, nie? Że czasami nie gadaliśmy, czasami gadaliśmy, że robiliśmy coś, czasami trzeba było... ja mówiłem, słuchaj, ja mam kłopot z kolanem, nie zejdę z tego, z tych granatów w nocy, bo nie widzę tych płyt. Ty chciałeś, już byliśmy w siodle, nie? Czyli tam od północnej strony właściwie te żebry już zrobiliśmy. I pamiętam Piotra, który mówi, kurczę, chciałem zaliczyć tę ścianę. Ale to też było fajne, bo taka pasja do gór to też była taka uważna, nie? Że jednak nie chcieliśmy sobie zrobić nawzajem krzywdy. Ten film jest też dla nas, jest takim na najwyższym poziomie zrobionym home video z naszych prywatnej wyprawy. To znaczy, że nasze życie stało się faktem też przez tę bliskość, to trzeba było wykonać, który został sfotografowany. Nie? Te wydarzenia filmowe stawały się naszymi faktami. I to, że ty byłeś w postaci, która idzie do góry, a ja jestem z postacią, która rezygnuje, to też na przykład zmieniło moje wspinanie. Że się inaczej wspinam, gdybym grał twoją rolę. Okej. Okay. Bo ta nauka tego zawracania, ja wiedziałem, że muszę się uczyć zawracać, że muszę cały czas, co sprawiło, że w trakcie przygotowania nigdzie nie doszedłem. Za każdym razem, jak byliśmy, nie wiem, byliśmy w Tatrach z Rafałem, z Marzem, mieliśmy narysy, nie puściły. Po prostu musieliśmy w połowie, bo jest lawinowo. Wchodziliśmy na mnicha, nie puścił, bo lód się pojawił tam w tym. Ja cały czas po prostu nigdzie i wtedy tak samo było z tymi granatami, że ty też znowu... Okay. Nie, ale znowu jak pojechaliśmy w Ferraty, to nigdzie, wszystko cały czas. No przestań. No jak tak, no, ale tam to... W Alpach to wszystko, wiesz... Zrobiliśmy. Ale to muszę ci dopowiedzieć. Duży park linowy. Idziemy w Karakorum w podejściu. Idziemy do bazy, nie? Darek Załuski, który jak wiadomo jest i wielkim himalaistą, i filmowcem. Ja pytam, Darek, a ty jesteś chyba czwarty raz w tym roku tutaj w Karakorum. Mówi, no tak, on jest bardzo taki skromny, szczupły. Mówi, tak, jestem. I cały czas walczysz z tym K2? No tak, tak, walczę. To gdzie najwyżej byłeś?
ja na szczycie. Tak, tak, to jest zaraźliwe, ta pasja i ta miłość. I tak jak obserwowałem naszą ekipę, to było też fajne, że spotkali się ludzie ze świata kina, którzy kochają góry albo wspinanie, albo tak jak aktorzy pokochali, czyli tak jakby ściągnięci zostali, a z drugiej strony ci ludzie, ta ekipa nasza górska, nasza asekuracja, nasi trenerzy, instruktorzy, to te dwa światy, to były taka wymiana pasjami. Już nieważne było, czy jest film, czy film, czy góry, tylko że to są ludzie z pasją w ogóle, nie? Że ludzie, którzy robią z serca, robią z jakiegoś takiej... I to, że to schronisko to wytrzymało, tę ilość miłości i pasji. Szczególnie tą ilość miłości. No to wiesz. Czasami jak wychodziłem do takiego miejsca, gdzie siedzieliśmy przy barze w tym schronisku, które normalnie w styczniu jest zamknięte, bo są tak trudne warunki, to my akurat wtedy pojechaliśmy kręcić film, że to była jedna wielka kolonia. Bo było takie poczucie, że ci ludzie chcą robić ten film. Oni nie robią go tylko i wyłącznie dla pieniędzy, tylko chcieli wziąć udział w tej przygodzie. Ludzie tak to traktowali. I dlatego na przykład jak byliśmy za pierwszym razem w Alpach, jak nam huragan rozwalił bazę, to przecież wiele osób, czy większość z ekipy nie musiała tego robić, a pomagała w naprawie tego w wolnym czasie, kiedy mogli robić coś innego. I mieliśmy takie poczucie, że jesteśmy tam taką właśnie wielką, jedną rodziną. I dlatego wszyscy też dawali radę. Mam też takie odniesienie do naszych przewodników, czyli do himalaistów, którzy i alpinistów, tych przewodników i VBV, niektórzy się nami opiekowali, którzy przychodzili i mówią, ty skąd ty wziąłeś tych ludzi, nie? Przecież my już tam nie wytrzymujemy. Ci ludzie, którzy po prostu zawodowo zajmują się po prostu przewodnictwem wysokogórskim w takich warunkach, mówili, że oni, co to za ludzie są w ogóle w tym filmie pracują, że oni w ogóle stoją tam te 12 godzin, w ogóle nikt nic nie mówi, oni już rzucali radiami, mówi, że kończą. A ci z filmu ciągle tam stoją i chcą robić, nie? Mówią, co to są za ludzie, więc ja myślę, że to była jakaś ogromna determinacja jednak. I to zostało, nie? No, nawet jeżeli mogę powiedzieć, że mam ochotę wyjechać, to chyba w góry bardziej.